Hej, cześć, witajcie, z tej strony Jacek z wideotesty.pl, a to jest skrót materiałów, które pojawiły się na naszym kanale w minionym tygodniu. Jesteś tu nowy albo przegapiłeś jakiś materiał? Nic straconego! Zapraszamy do oglądania! Jak dobrze wszyscy wiemy, święta bożonarodzeniowe zbliżają się do nas wielkimi krokami. Jeżeli nie macie jeszcze pomysłu na prezent dla najbliższych, pozostaje mi polecić nasz świąteczny poradnik zakupowy. W tym tygodniu nasz kolega z redakcji, znaczy święty Mikołaj, radził widzom, co kupić dla nastolatka, a także dla babci i dziadka. Polecam również resztę filmików z serii. Wystarczy kliknąć w link widoczny na ekranie. Sony PlayStation 4 jest to konsola, która się w tej chwili z tych konsol nowej generacji, czyli Xbox One i PlayStation 4, sprzedaje się po prostu najlepiej. Jeżeli prezenty macie już kupione, a portfel znacznie lżejszy niż przed świątecznym szałem zakupowym, to zainteresować Was może konkurs organizowany wraz z Brownem, w którym wygrać można dwie golarki Brown Water Flex. Szczegóły konkursu znajdują się na stronie wideotesty.pl. Natomiast na naszym kanale pojawiła się również recenzja tej niesamowitej golarki dla mężczyzn. Zapraszamy do udziału. W końcu zawsze miło jest dostać jeszcze jeden dodatkowy prezent od Mikołaja. Teraz coś dla tych, którzy już powoli podsumowują rok 2014. Jeden z redaktorów przygotował dla Was top 5 smartfonów z Androidem, wydanych właśnie w tym roku. Kto wygrał zestawienie? Przekonajcie się sami. Oznacza to jednak, że jest to słaby smartfon, choć użytkownicy tego modelu skarżą się na małą ilość pamięci RAM. 2 GB. Piątka jest minimalnie większa od swojego poprzednika. Co za tym idzie, dysponuje także ciut większym ekranem, który wyświetla obraz w rozdzielczości 1920x1080, a nie tak jak wszyscy się spodziewali, 2K. Pozostajemy w klimatach urządzeń mobilnych i systemu Android, ponieważ Mateusz przygotował dla Was recenzję tabletu Sony Xperia Z3. Tytuł filmu dzielnie głosi iPad Killer, ale czy rzeczywiście nowy produkt Sony zasługuje na to miano? Ostatnie zdanie należy oczywiście do Was. Wspomniałem, seria Compact charakteryzuje się tym, że ma, można powiedzieć, specyfikacje od tych najlepszych smartfonów w nieco pomniejszonej obudowie. I tak jak tutaj mogliście zobaczyć, 42 tysiące punktów tyle osiągnął tablet. Czas przenieść się w nieco bardziej hardkorowe klimaty. Marcin przygotował coś w sam raz dla zagorzałych fanów MMO. Chodzi tu mianowicie o myszki z dodatkowymi przyciskami. Która najlepiej sprawuje się w praniu? Klikajcie i oglądajcie. Chodzi o moje propozycje. Jak dobrze widzieliście, przedział cenowy jest dość duży. Można kupić i myszkę tanią, można kupić i myszkę drogą, ale dla bardzo, bardzo wymagających graczy, posiadającą nawet mechaniczne przełączniki, tak więc wytrzymującą bez problemu kilka lat ciągłego grania. Jeżeli natomiast wolicie nieco bardziej klasyczne peryferia i nie gustujecie w dziesiątkach dodatkowych przycisków na swojej myszce, zainteresować Was może recenzja najnowszej wersji Razer Deathadder Chroma, również w wykonaniu Marcina. W testach syntetycznych myszka Deathadder Chroma poradziła sobie dobrze. Częstotliwość próbkowania bez problemu osiągała założone przez producenta 1000 Hz. Jeśli chodzi o precyzję sensora, w testach syntetycznych uzyskaliśmy średnią przekraczającą 95%. Dla fanów Razera mamy coś więcej niż tylko myszkę. Razer Kraken to słuchawki generujące dźwięk w formacie 7.1. Prawdziwa orkiestra dla największych fanów gamingu. Czy są warte swojej ceny? Czy jakość dźwięku i mikrofonu jest wystarczająco wysoka? Przekonajcie się sami. Dla graczy, które możemy wykorzystać albo jako słuchawki stereo, albo jako 7.1, zmieniamy to w panelu sterowania. No i w grach oczywiście te słuchawki sprawdziły się tak jak przewidywałem, czyli naprawdę perfekcyjnie. Poradniki prezentowe już były, ale co jeśli ktoś już dostał swój prezent i chce go jedynie lepiej zorganizować? Dawid przygotował test Arctic Z2 Pro, uchwytu pozwalającego na komfortową pracę z dwoma monitorami. Moim zdaniem jest to must buy dla każdego fana setupu dwumonitorowego, jak i porządku w miejscu pracy. Raz, czy warto go mieć? Teraz widzicie ten uchwyt w takim typowo praktycznym zastosowaniu. Kilka słów na temat tego, co on oferuje. No to Z2 jest bardzo wymowny, bo to jest uchwyt przede wszystkim na dwa monitory, jeden jak i drugi. W swojej ofercie Arctic ma tutaj również uchwyty Z1 na jeden monitor, aż do Z4 na cztery monitory. Na sam koniec przedstawiam Wam stały element ramówki wideotestów, Video News.
Mateusz Skitek w najnowszym wydaniu mówi m.in. o nowym Assassin's Creedzie, wynikach sprzedaży z GTA 5, nowym smartfonie HTC i wielu innych wartych uwagi newsów. Udostępnimy pierwsze DLC do Assassin's Creed Unity, czyli Dead Kings, za darmo dla wszystkich graczy. Dla posiadaczy Season Pass będziemy oferować dodatkowo jedną z gier Ubisoftu za darmo, powiedział Yannis Malat, CEO Ubisoft Montreal and Toronto. I to już wszystko w pierwszym odcinku podsumowania tygodnia wideotestów.pl. Piszcie w komentarzach, jak się Wam podobało, zostawcie łapkę w górę i widzimy się ponownie za tydzień. To tyle na dzisiaj, trzymajcie się, cześć!